Thank you.
tym dziękujemy, ale zanim jeszcze się rozejdziemy, chciałabym poprosić panie z Polskiej Macierzy Szkolnej o zabranie głosu i powiedzenie kilku słów. Zapraszamy do nas tutaj na scenę. Jest ze mną wiceprezes pani Antonina i chciałam podziękować serdecznie za zaproszenie nas na ten wspaniały koncert. Wszyscy wyszliście tak wspaniale, że przyjechałyśmy zobaczyć, kogo by tu zaprosić do Bosku w Londynie, ale chyba wszystkich, bo tacy jesteście dobrzy, ale oczywiście będziemy musieli się ograniczyć do paru osób, żeby po prostu, żebyście wy byli reprezentowani, mam nadzieję, na Akademii 3 Maja, którą urządzamy co roku w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym, na który zawsze zapraszany jest i ambasador, i konsul, i tak dalej, także wszyscy będą tam bić brawa waszym tutaj dzieciom. Ja zawsze myślę, że patriotą można być na wiele sposobów. I to, czy ktoś gra, czy śpiewa, czy tańczy, czy deklamuje, to jest tylko przejawem wielkiego patriotyzmu, bo pracą i wysiłkiem możemy okazać to, że jednak mamy nasze korzenie w Polsce i że chcemy się wykazać i tu reprezentować jak najlepiej. Więc duże brawa dla wszystkich, a przede wszystkim duże brawa dla pań, które tutaj przygotowały i pana. I dla rodziców, że się starają i przyprowadzają, bo wiem, że bez rodziców to nic się nie da zrobić. Dziękuję bardzo i duże brawa dla was. Ja ze swej strony chciałam tylko dodać, że bardzo już czekam na 22 kwietnia i bardzo dziękuję za zaproszenie do prac jury. Do zobaczenia wobec tego już niedługo. Ja też chciałam podziękować wszystkim rodzicom, wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego koncertu, bo to oczywiście nie tylko my, nauczyciele, ale też mnóstwo innych osób się zaangażowało. Jeszcze raz dziękuję pani Anecie za pyszności dla naszych uczniów. I chciałam przypomnieć, że te dzieci, które dostawały wyróżnienia, zapomniały tutaj odebrać słodkości, są gdzieś tam w koszu, czekają na nie, więc prosimy jeszcze podejść po koncercie i odebrać paczuszki, tak oni wszyscy zabrali. I jeszcze oddaję głos tutaj pani Martyna, ma dosłownie 3 zdania. Tak, pani Martyna ma dosłownie 3 zdania, dzień dobry. Serdecznie gratuluję wszystkim. Kochani, transmisja, nie, artykuł oraz pewnie zdjęcia będą dostępne już niebawem na stronie Radia Star, która jest patronem medialnym. Dziękuję bardzo. Poza tym, kochani, Polskie Ognisko Muzyczne organizuje w tym roku festiwal, pierwszy polski festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej w Peterborough, już 22 kwietnia. Ponieważ cały czas poszukujemy osób, które chciałyby nas sfinansować, bo to jest duże przedsięwzięcie na całą Wielką Brytanię, mielibyśmy do państwa taką małą prośbę. Jeden ze sponsorów postawił pewien warunek. Potrzebujemy do państwa, by wypełnili państwo kartę informacyjną taką dla tego sponsora. Karta informacyjna to nic innego jak imię, nazwisko, numer telefonu i kiedy kończy się państwo polisa ubezpieczeniowa na samochód. Tak, każda taka karta to 5 funtów przekazanych dla nas jako ogniska i festiwalu, także będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli wypełnią to państwo. Dla nas to naprawdę ważne, żeby zebrać jak najwięcej pieniędzy, bo my to jako organizatorzy robimy to wszystko za darmo, więc wszystko, co zbierzemy, to idzie na nagrody i na opłacenie sal, które niestety są bardzo drogie.
I jeżeli będą Państwo tak mieli i wypełnili, one będą tutaj, zaraz Pani Iwonka, która jest tam z tyłu, będzie miała je tutaj przy wyjściu razem z długopisami. Dziękuję bardzo. I zapraszam Was wszystkich na festiwal, wiem kto idzie już tutaj.